You got to let it go. Hej, witam się z wami, słuchajcie, ponownie już po jakimś czasie, nie wiem ile minęło czasu, ile godzin, chciałam wam pokazać mój makijaż, który wykonałam właśnie przy uszyciu, kurde, nie mam żadnej takiej spineczki, dobra, załóżmy sobie opaskę, który wykonałam przy użyciu, czekajcie, jakoś może, o, żeby mi się ten włos tu trzymał, przy użyciu, czy to wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze. Przy użyciu, słuchajcie, paletki Roxy. Ta-da! Użyłam dokładnie tą paletkę, bo bardzo chciałam się, słuchajcie, powzorować na tym. Miało to być mniej więcej to samo. Światło trochę nam fisiuje, słuchajcie, jest trochę ciulowe. Raz jestem jaśniejsza, raz jestem jakaś, nie wiem, mam wrażenie, że jakaś niedoświetlona. W każdym razie na tym się wzorowałam. Chciałam, żeby wyszło mi takie mniej więcej oko. Wiem, że też Roxy jest, zobaczcie. No przecież ona jest tutaj aż biała. To jest bardzo blada. Ja też użyłam podkład. Użyłam podkładu Dior Nude Air. Użyłam właśnie dokładnie tej paletki, czyli Color Burst. Wszystko się zgadza. Tak, dokładnie. Za chwilę będę robić taką nawet chyba miniaturkę. Mam nadzieję, że wam się ten makijaż podoba. Użyłam, słuchajcie, zaraz wam powiem właśnie też jakich kolorków. Też nagrywam to na Insta. Więc użyłam paletki Color Burst i użyłam paletki Highlight and Contouring Powder, czyli tą Highlight and Contour Palette. Już wam pokazuję, jeszcze raz je otworzę, bo co chwilę robię zdjęcia, więc już je pochowałam. Jeżeli będziecie chciały, to wykonamy sobie ten makijaż, ale wiem, że was nudzą filmy z makijażami, lepiej wam się ogląda raczej chyba jak coś na przykład testujemy, coś wam słoczuję, niż raczej chyba makijaże, aczkolwiek możecie pisać w komentarzach, jeżeli byście zechciały, to sobie odwzorujemy ten makijaż i jeszcze raz dla was go nagram. Więc użyłam paletki tej, tą paletką robiłam wszystko na oczach i już wam dokładnie pokażę, czekajcie, biorę folijkę i już wam pokazuję wszystkie kolorki, jakich użyłam, więc... Mamy tutaj kolor biały, kolor żółty, kolor różowy i kolor, gdzie ty jesteś kolor? I Constellations ten. I ten. To są kolory, jakich dzisiaj użyłam. Mówię wam teraz w nazwach, a teraz wam je po prostu posłoczuję. Więc na całą powiekę nałożyłam sobie ten biały, biały matowy cień. Następnie od wewnętrznego kącika... wewnętrznego, nałożyłam żółty, zewnętrzny kącik oka to jest różowy i na środek powieki Constellations, czekajcie, bo widzę, że on chyba będzie ładniejszy na mokro i też tak właśnie na oko dawałam, tak na sucho on się mniej tutaj jakby przyczepia, przynajmniej do mojego pH, do mojego palca, to z daleka widać, ale lepiej o wiele jest na mokro. Także te kolorki są u mnie na oczach, jak możecie zaobserwować, tego nawet może trochę za mało. Można sobie tutaj jeszcze troszeczkę w kącik rozjaśnić, także tak by to wyglądało. I jeżeli chodzi o dolną powiekę, jest dokładnie to samo. Dałam właśnie trzy kolory, czyli różowy, żółty, czyli dokładnie ten Fitch, nie wiem, Lemonade i dałam Constellations. Także to są kolorki, jakie mam na oczach z tej paletki. Jeszcze raz wam przybliżę pigment, nie pigment, tylko kolor. Tak one wyglądają, naprawdę są bardzo, bardzo ładne. I jeżeli chodzi o, słuchajcie, rozświetlenie i delikatny bronzer, co nie wiem, co czy widać w ogóle, ale jeżeli widać, to jest to ta paletka Roxy Roxaurus Highlight and Contour Palette. Tutaj mamy Roxaurus Color Burst Palette. I przejdźmy teraz do paletki z bronzerami i z oświetlaczami. Już wam pokazuję, wygląda ona tak. Więc do konturu użyłam najpierw tego cienia, dałam go po prostu tutaj, tu rozcierawszy jest takie słowo. Dalej brązik, ten właśnie i tak jak wam powiedziałam, to będzie raczej idealny dla mnie bronzer. Ciemnego nie dawałam, no i dałam rozświetlenie, dokładnie to. Ta-da! To. Także te trzy kolory mam tu.
i później jak spojrzałam, słuchajcie, na te zdjęcie Roxy, już wam pokażę to zdjęcie, spojrzałam na to zdjęcie i miałam wrażenie, że ona jeszcze tutaj ma dodane rozświetlenie to. No i chyba się nie pomyliłam, bo ja też go ociupineczkę dodałam, dokładnie to. Ociupinieńkę dodałam go tutaj po prostu na szczyt kości policzkowej, tak? To się mówi tak. I zaraz wam pokażę nawet, jak ja to uczyniłam. Bardzo proszę, biorę pędzelek. Tip, 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 tip. I tu dosłownie, o. I tutaj go właśnie dołożyłam, dlatego że on u niej tutaj bardzo jest ładnie zarysowany, bardzo ładnie on się, widzę, mieni w kamerze. Nie wiem, jak będzie w świetle dziennym, ale jeżeli chodzi o światło takie, o tak jak teraz siedzę tu, to wygląda to fantastycznie. No w świetle dziennym wiadomo, że może to być takie zbyt mocne. W każdym razie te dwie paletki użyłam do tego makijażu. Dajcie mi znać, jak wam się podoba, czy wam się podoba. Piszcie oczywiście, ja już mam następne inspiracje. Także mam kolejne jakieś dwie opcje makijażowe. Do jednej będziemy potrzebować, wydaje mi się, o ile dobrze tam rozpoznaję, to albo tylko paletki do konturowania, którą też, jak wiecie, nie wiem, czy wiecie, można wykonywać makijaż oka, albo właśnie ta paletka. Ja się muszę jeszcze przyjrzeć dokładnie zdjęciu i opisowi na Instagramie i to będzie kolejna moja taka motywacja i inspiracja. Także przy użyciu dzisiejszych moich po prostu perełek od Roxy mam wykonany makijaż. Nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie. No i co? No i wyszło mi właśnie tak. Także teraz może zgarnę po prostu włosy. Bardzo proszę, zobaczcie, jestem tutaj bez filtrów, bez niczego. No zobaczcie na to rozświetlenie. Wydaje mi się, że na baletach i w świetle dziennym. No, no kosmos jest. Jest kosmos i jest po prostu sztosik. No i trochę sobie tak wyjechałam, wiecie co, zrobiłam sobie takie może zbyt kocie te oko, dlatego że zbyt bardzo takim pędzelkiem po prostu ten róż tak za bardzo chyba tutaj pociągnęłam. Tak mi się wydaje, nie wiem czy mi tak dobrze, ale właśnie taki czubeczek zrobiłam, takie bardziej kocie oko się zrobiło, ale mam wrażenie, że też trochę jakoś to tak powiększyło to oko. Na pewno wygląda to ciekawie, ciekawie i inaczej, a ja lubię jak coś jest inne, a nie takie powtarzalne, nie, że lubię eksperymentować. Dajcie znać, bo mi się podoba bardzo. Powinnam tutaj patrzeć oczywiście. No, także tak by to wyglądało. Na środku powieki jest błysk. Natomiast pamiętajcie też i weźcie pod uwagę, że po pierwsze Roxy jest bledsza, po drugie jest dużo młodsza, a co za tym idzie, nie ma pomarszczonych powiek. Ma piękne, młode powieki, na których naprawdę może poszaleć. Ja niestety nie mam takiego przywileju. A jeżeli chodzi o usta, bo może być pytanie, a ja chyba już to dziś odłożyłam, nie, tu jest. Jeżeli chodzi o usta, to użyłam Essence Color Boost Matte About Matte Liquid Lipstick w kolorze Matte Matters 04. To jest dokładnie ten kolor. Nie lubię, już widzicie, o, no ja tego nie cierpię. Nie bardzo nie lubię matowych ust, ale tutaj akurat no, potrzebowałam, bo Roxy też tutaj ma usta matowe, więc szukałam takiego pierwszego, szybko lepszego produktu, który jakby zastąpił mi takie różowe trochę usta, chociaż no, są różowe, ale powinny być troszeczkę jaśniejsze. Ten makijaż jest już gotowy i dopiero w następnej kolejności, jeżeli byście właśnie dały może mi znać, że chciałybyście, to mogłabym po prostu go dla was jeszcze raz nagrać i wam go pokazać. Póki co pokazałam wam po prostu jak można i co można wykonać jako pierwsze, ale ten rozświetlacz, słuchajcie, jestem w szoku. Wow. Wow, wow. No, kitulec. No ci powiem, że jeszcze trochę i chyba zejdziesz na drugi plan. Serio. No po prostu sztos. Słuchajcie, sztos. To jest chyba jeszcze, ja nie wiem, czy to nie jest jeszcze większe rozświetlenie niż miałam przy użyciu Sin Skin, gdzie mi się wydawało, że to było sztosem. Po prostu nie kumam, nie? To jest przepiękne. Zobaczcie na to. Jak to się będzie wieczorem mienić. Super ekstra. Także na wieczór myślę, że będę się bawić tą paletką, bo w sobotę wychodzę, a w sobotę będę też na niebiesko ubrana, więc coś czuję. Coś czuję. Gdzie ty jesteś, paletko? Tu. Śmigadę stoi. Coś czuję, że poszalejemy, że my chyba poszalejemy w sobotę, albo podobny makijaż jak ten, albo zaszalejemy, słuchajcie, z tym.
I tylko nie wiem, z czym go połączę. Czy może ze srebrem? Czy może taki? Bo będę właśnie na jeansowo, więc może całe oko niebieskie, słuchajcie, a na środek powieki coś takiego. Jeszcze nie wiem. Ale chciałabym, żeby było szalone oko. No bo tak naprawdę ciężko mi stwierdzić. Ja nie mam aż takich umiejętności, żeby wiedzieć na przykład, co do jeansowego koloru można połączyć z niebieskim. Bo ten niebieski jest po prostu sztosowy i strasznie mi się go po prostu chce na oczach. Także zobaczymy. Albo sobie różowo-żółte, a dolną powiekę na przykład niebieską. Coś zaszaleje. Coś zaszaleje. Polecam Wam te paletki. Są już dostępne nie tylko online, powinny już być właśnie dostępne w Superdrugu. Jak już ten filmik się Wam ukazał, to już paletki są, bo ja oczywiście nagrywam z wyprzedzeniem. Także macie już je dostępne. Cena 10 funtów. Jeżeli lubicie bardzo kolory i moje takie pierwsze moje, jakbym miała ja coś na się wypowiedzieć, jak już użyłam. Jeszcze wszystkich nie swatchowałam, w sensie wszystkich cieni, to na pewno polecam Wam paletkę koniecznie tą do konturowania i z rozświetlaczami oraz paletkę tą, gdzie Ty jesteś? Czekajcie, nie tą kolor burst, nie tą, tą. Dlatego, że tutaj jest tak bardziej codziennie. Bardziej codziennie. Natomiast jak możecie zobaczyć, tą kolor burst wyczarowałam taki makijaż, który też można powiedzieć, że no tak na dobrą sprawę to on jest taki dzienny, codzienny. Ale są tutaj też kolory, którymi możemy po prostu zaszaleć, i to jest cały ten pierwszy rządek. Ale póki co, to poleciłabym Wam właśnie te dwie paletki na start. A jeżeli lubicie się z kolorami, to trzy paletki, czyli tą też kolorową. Teraz widzę, że bardzo dużo marek wypuszcza bardzo kolorowe paletki. Widziałam już, no na przykład Uzmalo, zresztą daleko nie trzeba sięgać. Uzmalo, u Marty mamy przecież całe szaleństwo kolorów. Poczekajcie. No jak pamiętacie, kolory Uzmalo. No, także jak widzicie, z NYXa, wiem, że jest też paletka, nie pamiętam, ale coś z wakacjami. W Primarku macie też coś z takimi kolorami. Z Anastazji wiem, że też wyszła właśnie taka kolorowa. Także teraz te kolory po prostu są na topie, a na lato w sam raz. Ja z tym makijażem czuję się świetnie. Szczerze, z daleka jak patrzę, to tych ustaw bym nie zmieniała, ale że mnie znacie i wiecie, to ja tutaj bym zaraz wam pokażę, co ja bym tutaj dodała i z czym zaszalała. O, i wtedy będę sobą. O, i wtedy to jestem ja. A teraz to nie jestem ja. Okej. No i powiedzmy, że tak chociaż niech będzie. W każdym razie lubię błysk, bardzo lubię. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że teraz jak patrzę, to zdecydowanie fajniej wyglądał mat do tych oczu. Nie wiem dlaczego, ale mat fajniej wyglądał. Naprawdę. Chociaż te też jest pięknie. No, ale nie lubię właśnie tych odcięć tutaj, które powodują wszystkie pomadki matowe i niech mi nikt nie mówi, że tak nie jest, bo tak jest i widzę to u każdego. Może dziewczyny tego nie zauważają, ale albo nie chcą zauważać, ale ja wiem, że tak jest i mi się to bardzo nie podoba. Dlaczego ja jestem taka prześwietlona? To ja nie wiem, słuchajcie. Coś mi się ewidentnie dzieje tutaj ze światłem w telefonie. Raz gaśnie, raz się rozciemnia, raz rozjaśnia. Tak chyba powinno być. No, także ja się z Wami już żegnam. Bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Nie będę Was pytać, żebyście dali mi znać w komentarzach, oczywiście, czy chcecie odtwarzanie makijażu, bo wydaje mi się, że na pewno jedno Wam zrobię, a jeżeli pod jednym będziecie pisać, że chcecie więcej, to będziemy robić tego więcej. Wszystko zależy od Was. Bardzo proszę. Tu możecie dostać te paletki. No, a teraz już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Nie wiem, z czym to połączę, z czym to zmiksuję. Wszystko będzie zależało właśnie od czasu, w jakim jakby to Was gadałam, a jak zwykle pewnie go trochę już wyszło. Także już nie zanudzam, nie zasmęcam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Mam nadzieję, że vlogi Wam się podobają. Piszcie wszystkie Wasze spostrzeżenia w komentarzach, oczywiście pod filmami. Pamiętajcie o zostawieniu łapki do góry, o komentarzu przede wszystkim. No a jeżeli jesteście nowi, to bardzo proszę zasubskrybujcie mój kanał, a będziecie ze mną na bieżąco. Wystarczy, że klikniecie ten tutaj taki przycisk z napisem subskrybuj, potem tylko dzwona i powinniście dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Dzięki wielkie, trzymajcie się, buziaki, pa!